Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 17 odcinku z Gothica 2 Noc Kruka z dodatkiem modem The Returning. Troszeczkę żeśmy spieprzyli sprawę, jeżeli chodzi o samo dojście do wodnego okręgu, z tego względu, iż możliwe, że nie przeczytałem listu. Zaraz to sprawdzimy, chociaż mi się wydaje, że czytałem ten list. Ale no, nigdy nic nie wiadomo. Zaraz, gdzie mam ten list? No, rozkazy. No, czytałem. Ja sobie teraz nawet przypomniałem, że czytałem już ten list. Aha, dobra, tu nic nie ma. A w sumie możemy się przespać. Kto nam zabroni? Godzina która? 23. A. To akurat. No co? Chyba se żartujesz. Nie no, kurde, ty się chyba jest głupi. Upadłeś na łeb, czy co? O fuck. Jezu, nie! No i tak się zaczynają nasze zgony. Hech. Heszki. Aha, i teraz jeszcze pewnie wczytałem zły save. To pozdro, tym lepiej. Super. No, wczytałem zły save. Dobra, anyway, zmierzamy tak czy inaczej w swoją stronę i trzeba dalej kombinować, jak tu w ogóle, nie wiem, stąd nawiać, bo kurczę, nie ma jakiegoś takiego szybszego sposobu, aby w końcu dopiąć swego i przyłączyć się do tego wodnego kręgu. No nie ma, no coś jednak musi być w tym. Nie może tak nie być, bo dla mnie to jest w ogóle bez sensu wtedy. Dobra, przejrzyjmy zadania. Długi Lutero. Aha, i to są te długi, które muszę spłacić, ubijając tego Lemara. No, no kurde, to w ogóle będzie dziwacznie. No bo jak ja go ubiję, jak kurczę się na mnie pół miasta rzuca. To jest w ogóle dla mnie bez sensu tam taka misja. A po drugie, no ja nie okradnę go, bo ja mam za małe zdolności złodziejskie, no. A na maga ognia zdolności złodziejskie to tak trochę lipa i nie wypada. Czekajcie, podejdę jeszcze raz do tej bramy. Może coś to da tym razem. Może. Nie mówię, że to ma coś mi dać. Ale podejdziesz szybko. O, lag. Każe, co ja ciebie przedupryż... No, teraz rozerwę cię na strzępy! Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. No jaki idiota! No tego paladyna to powinni wykurwić z tej gry! Zabijać maga ognia, kurde, kapłana Inosa. Ty, kurde, do piekła idziesz. Żeby cię, kurde... Malaria dopadła. Co za rąbana sucz. No tak po prostu kozacki paladyn, kurde, z mieczem kozaka wbija mi w klatę swojego gówna, kurde, nie wiadomo co on tam trzymał. No i po prostu sobie mnie zabił, bo ja sobie podszedłem. No nie, to jest lipa. Dobra, wyjebane mam na niego. Ja tam nawet już nie podchodzę. Nie, nie. To zapomnę lepiej o tym. Kurde. No, no jebało mu się w głowie. Wypił ze 300 kieliszek wódki i kurde myśli, że se może każdego zabić przed wrotami do jakiegoś obozu. No kurde, pojebało. Dobra, nie kwircz już. Kurde, wystarczy, że już nasłuchałem się ruskiego paladyna. No to jeszcze muszę słuchać tych ćwierkań. Dobra. Pół biedy, ja tam nawet nie podchodzę. Niech sobie nawet nie myślą, że ja tam podejdę tak po prostu. Już myślałem, że mam tu zginąć, ale nie, udało się. Jakimś cudem przetrwałem. Ale to był tylko cud i nic więcej. Dobra. Może gdzieś indziej mi się uda przespać, bo kurde, tam się nie dało, bo koszmary. Może tu będzie okazja, aby się przespać.
W sumie też by się przydało przespać, chociaż ja jeszcze dzisiaj nagram Dead Space'a na następny dzień, więc trochę mam nagrywania. Ale co? Dla was wszystko można. Cholera, może się czego dobrać. Chcesz? Nic nie chcę. I to jest. A, i dalej mam tylko szmarę. Kurziwa. No i patrz, no i masz problem. No i cóż, cóż zrobić? Kurde, ten kozak, kto to idzie? A, zwykły najemnik. Jakoś mnie to nie zdziwiło w ogóle. Aha, teraz Bodo siedzi na jego miejscu. Ciekawe. Ciekawe dlaczego. Ale tak czy inaczej, no idziemy do miasta. Ja już nie wiem co dalej robić. Zrobiłem już dostatecznie dużo. Naprawdę, ja nie wiem co dalej poczyniać. No nie wiem, no. Jestem między młotem a kowadłem, więc tutaj będzie ciężko stwierdzić, co mogę dalej porabiać w tej grze. Ale możemy coś zrobić. Tylko właśnie nie wiadomo, dla nas przynajmniej, co dalej. Ale jak będziemy po prostu robić wszystko, co w naszej mocy, aby, nie wiem, jakoś zniwelować tę misję i przyciągnąć już fabułę na dalszy bieg wydarzeń, to wtedy będzie co robić. Ale póki co to tak biegamy po tej mapie świata tutaj. Tak naprawdę to żeśmy zrobili mało. No, dzik burczy w brzuchu, mu burczy. Gobliny kwiczą. No bo tylko tyle umiem robić i machać tymi swoimi kijkami. No bez jaj, żeby mnie kurde jakieś powietrze blokowało. Czy coś, nie wiem. Ale no bez przesady. No przecież czytałem ten list. Powiedziałem wszystko temu Watrasowi. Więc ja już naprawdę nie wiem co dalej. Trzymam się od tego z daleka. Nie wiem, wbiję sobie tutaj na chwilę. Mnie mówili co innego. Nigel. On myśli, że to takie łatwe. Mienia za... Chyba już gadaliśmy, posłuchał nie? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Tak, sztuj. Aha. Powinien był wiedzieć lepiej. A czekaj, a jak ci ukradnę sakiewkę, to mi coś zrobisz? Moment, zrobimy save'a na wszelki wypadek. Kurde, obawiam się, że będzie źle. Ale widzi, słyszy, nawet nie będę próbował. Ej, ty! Bo to strata czasu. Mnie mówili co innego. O. Приветствую тебя, не... Twoje lice mnie każe znaku. Ну, возможно, мы встречались в Хари. Я работал там управляющим у одного торгового. Да, я знаю, Фернандо. Кажется, вы... Совершенно верно. Недавно арестовала городскую... Никогда бы не подумал. А что стало? Что касается меня, то теперь вот сижу тут и жду. Не мог я тебе нет нового. Есть что? Боюсь радоваться нечем. Я все так... Ты мне уж не диви. Курда. И колейный. На этом полагать. Видите же... Pracował dla nic tego całego gówniarza, który teraz siedzi za kratami. Nikt nie chce tego słuchać. Przynajmniej teraz może robić co chce. Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś, twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Co za gość. Dobra. Pokaż mi... Mały handel się przyda. Mamy tu na bogato oczywiście. Jakiś rabiczerem. Nie. Nie można na tym polegać. Tak czy inaczej to sprzedamy.
Ode mnie nic coś się jeszcze? Niczego nie dowie. Coś na pewno jeszcze. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Co to tam? Kiepska sprawa. Srebrne pucharki. Widzi, słyszy to się zostawimy, to zostawimy, bo to się przyda kiedyś na misję. A ja wiem, inaczej co to jest. Się do tego zabrał. No, mamy już 2200, więc dużo by całkiem mnie to kosztowało. Bogato stoimy. Nie mówię ci przecież. No i w sumie moglibyśmy nowego odzyskać ten kostur maga. Wcześniej czy później. Wiecie co? A kupujemy. Co mi tam? Jeżeli i ja nic nie ryzykuję. Nie pomagać wbrew jego. Tak naprawdę to zyskałem. Czy później musiało się to zdarzyć. Niemożliwe. Aha, może mieć. Przecież nic nowego. Niemożliwe. Ciągle to samo. Ile many? Nie mówię ci przecież nic nowego. No nie mogę tego założyć. Co za szajstwo. Widzi, słyszy się to i owo. Niemożliwe. Zabrał. Sam tak. Ile mamy? No my mamy. Aha, to trzeba mieć 16 many. Myślisz, kurde, że ja to mam trzeba lepiej zrobić jakieś potki. On myśli, no, że to przydałoby takie. Przydałoby się to sporo. Kurczę. Nic mnie już nie dziwi. Nie ma nic, co by nam wzmocniło manę. Nikt nie chce tego słuchać. Nic, naprawdę. To bieda. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Dobra. Nie wypalone. Mam takie rzeczy. Idziemy do Corinis teraz. Chociaż czekaj, pogadamy sobie z tym typem. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Dobre mają tu piwo? Nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. Opowiedzieć o takich rzeczach. Aha. Co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Interesowałby cię mały konkurs? A co to miałoby to być? A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Każdy kufel musi być opróżniony do dna, tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. Dobra, to zapiszemy. No i spróbujemy go okraść. Nie mów, że to nieprawda. No i nie wyszło. Tak jak zwykle. O! Ale pizga tymi burzami. No nie jest ciekawie. O kurde, to tak co chwilę, co 5 sekund. To tak całkiem ostro. Co to tam? O! Podwójna. Double Thunderstorm. Dobra. I na sprincie. Żeby szybciej dotrzeć. No cóż. Pada. Wczoraj też padało całkiem ostro. Trochę się ochłodziło. Żeby czerwiec chociaż był taki cieplutki. Bo koniec maja to już troszeczkę się rozsypał. Ale to może i w sumie z drugiej strony dobrze, bo trochę za dużo było tych upałów. Denerwowało to ludzi zapewne. No, a teraz to przynajmniej jest tak umiarkowanie. Goni mnie coś? Goni mnie. Albo i nie. Teraz mnie będzie gonić. No, odpuściło szybko. Całkiem szybko. Aha, sobie teraz przypomniałem. Nie podchodzę już więcej do tej kobity, bo jak znowu odpalę to się doczepią do mnie o tą muzykę. I kurde, mam szczęście, że do niczego gorszego nie doszło, ale no odpaliłem to, pizgało po uszach, to wiedziałem, że coś będzie nie tak, ale no nie sądziłem, że jeszcze dojdzie do tego, że
będą prawa autorskie, jeżeli chodzi o tą muzykę, no to mam tu szczęście, że w ogóle się jakoś uwolniłem od tej muzyki. No bo wtedy miałbym przerąbane. Gdybym sama tego nie widziała. No i ta piosenka była po niemiecku, więc to dzieło Niemców. Czekaj, co tam masz do handlu? Tak praktycznie to nic. Same gówna. Przecież wiedział o tym wcześniej. Coś tu jest, z kim mógłbym nieco... O, jak pizga. To już był triple, ewidentnie. Dobra, a hej, ty! Pogadasz w końcu ze mną? Naprawdę. Możesz mnie uzdrowić? A czemu miałbym to... Aha. A czemu miałbym to zrobić? Fajnie. Czyli nim nie pomożesz. Datek na świątynię Adanosa może zmazać część... Jaką sumę? Na razie nie. Nic się nie stało. Okej. No nie pogadasz z nim, no nie ma rady. Przecież wiedział o tym. Co ja mam robić? Szukaj rozwiązania. Czego jej już nie powiem? W związku z atakiem zagrażają swoje zdanie. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek. Dobra, jeszcze raz sobie wejdę tu na tą listę. No, to są te zakłady. Dotyczy to zaopatrzenia się. Nie no, zarąbiście. Nie, wyjdziemy tu z miasta. Pójdziemy na tą farmę, może coś tam się ogarnie, a jak nie, to wbiję tak gościnnie do Xardasa. Może coś nam da, może nam coś powie, nie wiem. Da nam jakąś wskazówkę, no cokolwiek. Kurczę, już sam nie wiem, co porabiać dalej. A mam wrażenie, że coraz jakby tak gorzej mi to idzie. Godzina która? W pół do trzeciej jest w grze. Dobra, oni śpią. Czyli chyba za bardzo im przeszkadzać nie warto. No jest ten cały Snipes. O! Możemy się jeszcze tego nauczyć. Хорошо. Для начала тебе необходимо... Потом начинай обрабатывать. Бить надо не по краю породы, а точно в центр. Тем самым ты немного нарушишь структуру самородка и при следующем сильном ударе... А потом повторяй всё заново. Это главное, что тебе нужно... Спасибо. Спасибо, ага. Расскажи, ten frajer nie ma... Я научил тебя всему, что мог... Aha, najpierw mnie wyzywa od frajera, potem mówi, że już mnie nauczył wszystkiego. Nie, no dobra. Отвали! Aha. No dobra, dobra. Teraz już jestem biedny. Znowu. Bieda wraca. Ale cóż poradzić. Prosiliśmy się o to. No to przynajmniej odzyskaliśmy ten kostur. Tylko teraz trzeba posiąść 16 many, żeby w ogóle jakoś ruszyć dalej. Tak to będzie nie za ciekawie. A przy okazji jeszcze pójdziemy do tego, do kaplicy Beliara. Przy okazji posiądziemy już jakby więcej zła. Och. Aż trzasnęło, widziałem.
Pogoda powinna się już za chwilę poprawić. Przynajmniej tak myślę, że to się jakoś poprawi. Ale nie jest to pewne znowu. Nie wiem, może mam pogadać z tym Kawalornem, właśnie. Z nim żeśmy nie gadali od dość dawna. Może on będzie nam może on nam da jakieś informacje. O, już minęło. Ej, ty! Dałem Watrasowi twój list. Nie oczekiwałem od ciebie niczego innego. Dziękuję. No dobra. Wygląda na to, żeśmy tylko dostali 100 expa. Teraz wracamy się do samego początku gry, praktycznie. Zapytamy Xardasa, może w końcu coś się stanie, a jak nie, to po prostu idziemy do Corinis i trzeba coś robić. No cokolwiek. Cokolwiek by to nie było, to bierzemy, no. Dobra. Straże Xardupy stoją, jak zwykle. Pewnie będzie zaskoczony, że należy do magów ognia. Ale szczerze mówiąc, gówno mi zrobi. O. Rozmawiałeś już z Lesterem? Tak. Zasypałem go pytaniami. Dużo się od niego dowiedziałem. Jest teraz kompletnie wyczerpany. To prawdziwy cud, że w ogóle przeżył tę ucieczkę. Kazałem mu trochę odpocząć. Czego się od niego dowiedziałeś? Niestety niczego dobrego. Nie dość, że widział smoka, to spotkał też ludzi w czarnych kapturach. To takie ważne? Jeśli ci ludzie rzeczywiście istnieją, będą dla nas poważnym zagrożeniem. Niepokoi mnie to. Proszę, weź mój pierścień. Będzie cię chronił przed magią. O, dzięki. Więc co mam teraz robić? Dobra, dobra. Spokojnie. Aj, no żeśmy tylko przyszli po pierścień, tak naprawdę. A to może pogadam z nim. Hej, ty! Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem. Słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. Ciągle zmęczony? I to jak? Ach, powiedziałem Xardasowi wszystko, co wiem. Teraz muszę się trochę zdrzemnąć. Jeden dzień powinien wystarczyć. No, góra dwa. No tak, strasznie wyczerpany po tych przeżyciach, to musi chłopak nabrać energii do funkcjonowania, no inaczej nie wyjdzie z tego cało. Dobra, teraz zrobimy to, czego nie powinniśmy. Beliar! Dobra, Beliar! Beliar! Badu! Wezmij to w błagodarność za twój dar. A tak nisko upadłem. Ile? Dostaliśmy 1000 złota. Zajebiście, kurwa. Beliar będzie ze mnie dumny. No, czyli nadrobiliśmy stratę. Ty, jak nam mało to zabrało. Ile my w ogóle mamy ogólnie życia? Dziwnie. Beliar. Dobra, może jeszcze raz. Weźmij to w błagodarność za twój dar. Aha. Weźmij to w błagodarność. Dobra, teraz możemy wypić potkę. Gul gule. No. I teraz jest git, szczerze mówiąc. Dostaliśmy 1000 sztuk złota. Nie. To mnie dobiło, szczerze mówiąc. Beliar na naszą korzyść wzbogacił nas o 1000 sztuk. No to normalnie taka... co się stało? Lol, ale się... Kurde, jak... Ej, zbugowane coś jest.
Moment. Oj. Nie podoba mi się to. Dobra, ta wieża widzę, że jest zbugowana. Tego jeszcze nie było. No, teraz to się przynajmniej coś działo. Ale to tylko na chwileczkę. O, tu się już dzionek robi. My możemy w sumie już iść do tego miasta z powrotem. Nałożyliśmy ten pierścionek. 1000 sztuk złota. O, to widzę, że wyprostowaliśmy naszą sytuację finansową. A to bardzo dobrze. Przynajmniej Beliar nam w tej kwestii pomógł. Czyli szczerze mówiąc, dobrze. Bardzo dobrze. O to mi tylko chodziło. Żeby tylko sobie podwyższyć morale u Beliara. Może go okradniemy jeszcze. Jak da radę. Ale raczej wątpię. Więc zostawię tego biedaka. Pewnie i tak nic nie ma takiego ciekawego. My się już skierujemy do tego Corinis. Może porobimy jakąś taką najgłupszą misję, ale żeby coś chociaż było, no bo ni to nie mogę dołączyć do wodnego kręgu, ni to nie mogę pogadać z Lordem Hagenem, no to co ja mogę jeszcze robić, no? Musiałbym wam wszystkie misje poboczne i fabularne zrobić. No przede wszystkim poboczne, bo pobocznych mam w pizdu. Więc no tutaj musiałbym się wysilić to naprawdę całkiem sporo. Ale jak już zrobimy wszystko, to co trzeba, to myślę, że nie będzie problemu i po prostu dołączymy do tego wodnego kręgu. A wbijemy sobie tutaj, chociaż oni już nie śpią. A Lobart, może on coś mi powie na dobry początek. Te wstawać. Dzień dobry. A, z nim nie pogadasz. Wiadomo. Przejdę się do tego kamiennego kręgu. Ej, to coś w ogóle tknęło bestię? Ten o bez jaj. Bez jej, że mu to nic nie zrobiło. Te bestia, chodź tu. Te farmerki! Macie tutaj towarzystwo. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Straż! Tyle na ten temat. O, dobra. Przynajmniej porządek jest. Ale no dziwne, to akurat było dziwne. Sądziłem, że to mi jakoś pomoże. Ale widać nie. Nie chciało mi to pomóc. To pewnie jeszcze będzie jedna polna bestia. Słyszę nawet. Ale to jest to jakaś mniejsza, nie? Miniaturka bestii, tak? O, to gówno to szybko powinno zginąć. A, trafiliśmy na tą gorszą wersję. Co? Nie, wy se chyba jaja robicie. No nie, no kurde. Tak mnie to zaciukało. Tak mocno. Aż tak bardzo. Te no chyba. Chyba jesteście porąbani. Dobra. Teraz to już się nieco zdenerwowałem. No bo kurde. Przecież starczyło go jeszcze raz ciachnąć i byłoby po sprawie, ale nie. Nie, musisz się poddać, kurde, wyższej sile, która po prostu sprawia, a co mi tam, nie uderzy go, no i giniesz, no. A tamten ma takiego loła, że głowa mała.
Nie wiem, może teraz spróbujemy, no cokolwiek. Już mam po prostu podziurki w nosie, takiego gnicia w jednym i tym samym punkcie. Jak teraz mi to nie wyjdzie, sobie jeszcze zapiszę zaraz, żeby się wycwanić, bo kurde, czasami zapominam o tym najmniej odpowiednim momencie. Kurde, potem się dzieją takie rzeczy. Dobra, już niedaleko. Teraz zrobisz save'a. No. Teraz idziesz z kulą ognia, czy tam z mini fireballem. Dobra. No i tą bestię powinno zranić. Nie wiem, czemu nie zraniło. Nie rozumiem tego. A czemu? Łoty! Ja myślałem, że to już mnie nie goni. Takie ciche. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Ale mnie to zraniło. Dobra, nie teraz się tam będę bić. Jedna bestia mniej. Aha, to myśmy poświęcili nieco życia. I teraz mamy go wiele mniej. Ale złoto to złoto, no. O, to jest młodziutka. Aha, a to nie ma golda. Ty, ale to bije, ale to... Takie małe gówno mnie bije. Fuck this shit and fuck the system. Farmer, ubiłbyś dla mnie takie gówno. Aha, nie no, super. I to my strasznie mało już mamy życia. To bieda. I to straszna. Niemożne. Kurde, ale manem mamy dalej za mało, no. Ale nigdzie mi nie pisze ile, gdzie mam życia, no. Nic, żadnych wskazówek. Ale kurde, rąbaństwo bije i to po całości. Zaraz, krzaczka zjemy. Zaraz już nie będzie tak śpiewało. Zbudowaliśmy z tego fireballa. Pomocy. Dobra, może mi teraz pomogą, przynajmniej wtedy wykorzystam to jakoś. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Patrz, dalej mnie to goni. Straż! Jedna bestia mniej. Okej. Chciałbym odpalić w ogóle ten kamienny krąg. Może to wtedy jakoś pomoże mi w tym. No nie wiem, no muszę coś robić, bo inaczej wtedy seria nie ma sensu. O, jest ta mutka. Tylko muszę uciekać najpierw, sobie doładować nieco many. Dobra, o to mi tylko chodziło. O kurde, nie mamy tu piwa, to możemy to tyle wydudlać. Tylko też by się przydało z czegoś innego. O, z tego na przykład. A mamy trochę tego rumu. To przynajmniej to mi będzie pomagało, bo krzewami się już nie mogę żywić wiecznie. Bez przesady. No, spaliło się doszczędnie. No i teraz mogę to robić, no, bez problemu. Wbiłem największy syf, jaki tylko mógł być.
Dobra, jestem przełącznik. Okej. Zaraz zrobimy wszystko. Okej. I ostatni guziczek. Okej, już. Tutaj. Dobra. Podziałało. No. Może teraz coś się będzie działo. Może wtedy Hagen jakoś bardziej, nie wiem, zagada do mnie i mi pomoże. Ty! Jakiś namiot! Co to za ludzie? Czekaj, ja zrobię save'a, bo mi się to nie podoba. Aha, to tam ci z sekty. Ciekawe. Ciekawe. Szrat. Może pamiętam tego typa. A co, nie widno? Собираем болотник, чтобы потом наш... Знаешь, сколько в нашем братстве любителей забить костей? Ага, супер. Ну, шрат. Хм, верно. Хотя, постой, ну-ка. Ах да, теперь я тебя вспоминаю. Ты тут... А, да. Ну ладно, не обижайся. За последнее время... Спокойнее. Рад тебя видеть. Здорового и... Как продвигается сбор болотника? Если ты не будешь приставать к нашим сборщикам. Ага. Чекай. Могу что-то там взять? О, маш тут. Что не что? Скоры вилка. О, дзięki. А, ничего. Не приставай. Ну, добра. Эй, ты. Оставь меня. Тоже видно. Dość niepokojowi. Dobra. To żeśmy zobaczyli to, co zobaczyli. Przynajmniej teraz już wiemy, że możemy iść do Lorda Hagena. Bo ja to pamiętam jeszcze, jak to nagrywałem rok temu, to wtedy było coś takiego. I dostaniemy od niego ten ornament. A to już mamy w sumie połowę fragmentów ornamentu i jest git, tak czy siak. Dobra, do Corinis teraz zmierzam zapytać Hagena o ornament, a jak będzie miał, no to go weźmiemy. Przynajmniej będę już pewny, że będziemy mieli kolejny fragment do tego portalu, który nas przyniesie do Jarkendaru. Na co sobie nie zasłużył? Ty sobie nie... Stój! Dopóki jesteś, udaj się do lo... Nie można dalej być. Czyli nie wpuszczą mnie, dopóki nie naprawię całej tej sprawy. No tak! Well, shit! No cóż. Życie. Się napiję, bo... Troszeczkę w gardle zaschło. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos więcej... Myślisz, że ja mam lepiej? Nie można... A tobie już nie zaufam. I kurde, powinnaś po plaskaczu zebrać. Zupełnie się z tobą zgadzam. O kurde, przez ciebie 16 odcinek, nie dość, że ma zablokowaną monetyzację. To jeszcze, kurde, dostałem jakby takie, nie tyle ostrzeżenie, co... Dobrze, że nie mam zamiaru to, żeby odpok... Ile? 500. O Boże, dobra. A co mi tam zapłacę? Chcę zapłacić... Dobrze. Walić to. Хорошо. No po... Dobra, dobra. Chcę tylko odwiedzić. Czego? Gówna psiego. A teraz... Yo, Fernando! Parszywy! Czekaj tylko, ty mały złodzieju. Gówno zrobisz, nie wyjdziesz stąd. No dobra, nie płacz tam.
Na 5 groszy cię nawet nie stać. Dobra. Przynajmniej ja już tu swoje zrobiłem. Sprowokowałem gościa. Dobrze, że nie mam zamiaru, żeby... No znowu! 500... Ej, ty chyba se żartujesz. Nie, a więc postaraj. Ostrzegam cię. Ej, nie. Ja w ogóle zapisywałem gdzieś to kiedyś? Czy zapomniałem? A jest szybki zapis, dobrze. To wrócimy do niego, bo byśmy wszystko wydali, a ja sobie na to nie mogę pozwolić. Na jedno 500 owszem, ale na drugie no nie ma bata. Na to bym sobie już nawet nie wyraził zgody. No kurde, ja wiedziałem, że coś będzie jednak nie tak z wejściem do Górnego Miasta, bo żeśmy bili tego Lemara, no to kurde, coś się dziwić. Chciałem go tylko po prostu jakoś osłabić, ale widzę, że takie osłabienie jak kurde uzębienie, no. Czyli gówno, szczerze mówiąc. A tam są te kurde dzikie stworzenia z tymi takimi czułkami, nie tylko rąbaństwa. Dobra, idziemy od razu do Andre. Użyliby gdzie aby iść. Zapłacimy mu te 500, niech się odwali. Przynajmniej będzie już wszystko na miejscu. Nie, muszę jakoś go kurde spławić, bo kurczę, no innego ja sposobu nie widzę na to. Aczkolwiek coś by się dało zrobić w tym wyniku. Aha, Lemar ma dalej buga. Może wyginął. Czekaj, ja go zaraz poszukam. Gdzieś musi być skubaniec. No bo kurde, nie wierzę, żeby do tej pory się nie znalazł, no. Bez jaj. No jak go nie znajdę, to kurde, nie zrobię misji, no. I to będzie kolejna niezaliczona misja. No nie, no nie denerwujcie mnie, bo już coraz bardziej tracę nadzieję na to, żeby kurde coś się w ogóle działo. Hej, zajmijsz kaki. Na przykład, poiskami na... U mnie jest dla ciebie nowość. Тот парень, что недавно устроился работать на ферме Лабарта, не тот снайп, с которого... И что теперь делать? Хорошо. Держи меня. Wytapię śruty, o jest. Ciężki skill do opanowania. No. Ja się także paszył. A u ciebie na usti. Jeśli ty po powodu... Ośń żal. Ładne jest. Ach, jesteś członkiem gangu. Jeśli będą ci kiedyś potrzebne jakieś... O, fajnie. Wytrychy? W sumie kupię. Co mi tam przyda się? Duży zapas. To nigdy nic nie wiadomo, co się tam może stać. Kurde, nagle się okaże, że stracę je wszystkie. A może jakieś informacje masz? Nic. Nic nie ma. Oj, lipa, coraz większa. Nie potrafi niczego zatrzymać. Mnie to i tak nikt nie słucha. Naprawdę, sama ja bym nie tego nie zrobił. Czyżby tu nie było tej postaci? A Brahim czemu śpi? Dziwne. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Ukraść sextans. Okej, może tak zapiszemy. O, może teraz to jakoś wyjdzie. Czekaj ty!
ty, mały nem. Dobra, wyrąbane nam na ciebie. Możesz se mówić, wyzywać, ale nie ubijesz mnie. Bo już twoja pamięć zniknęła w tej oto chwili. Czekajcie, może jeszcze z kimś się pogada tu. No cokolwiek. Hej, ty! Siema. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to. Oho. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? Oho, mamy tysiące problemów. Niestety. Nie mam już pieniędzy. Moi chłopcy też nie. Jakbyśmy nie mieli. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. A kto ci zaginął? Zaginął jeden z twoich pracowników? Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. To przecież nic nowego. Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się. Założę się, że sto... Nie, na pewno nie orkowie. Porąbało cię. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i... Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się... Gówno się rozpocznie, a nie żaden atak. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw. Muszę wiedzieć, czy jeden z tych śmierdzieli podobno po prostu dowie. Chcę wiedzieć. Jego już nie ma. Spokojnie. Dlaczego? No nie wiem, może teraz to jakoś wyjdzie. No już kurde, sam nie wiem. Nie wiem, z nim jeszcze pogadam. W ogóle nie tykałem gościa. Ahoj, szczurze lądowy. Ahoj! Trochę bla, ale nie przejmuj się. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i... Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. A no to wiadomo. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z... Najpierw po drugiej stronie gór. Myślę, że wypatru... Daj, niech... Okej, czyli on ma tu do czynienia z bandytami. Niektóre problemy nie opowiadają. Nie wiem, spróbuję jakoś teraz podejść. Będzie jeszcze gorzej. Tylko dalej mam problem z tym Lemarem. No ja tego typa nie znajdę. O! Siema. To znowu ty? Nie. Czym? Nic nie dostaniesz. Miałem ostatnio... Wróć! No kurde, chcę ci ukraść tą książeczkę, no. Ty wiesz, że ja to chcę zrobić. Tylko ty mi nie chcesz pomóc. I kurde, no, zarąbiście. Moment. Czekaj, ty... Ostrzegam cię! Nie próbuj tego ponownie, ty przeklęty... Dobra, zbliżę, rozumiem, no. Kurde, no. I nie wychodzi to jak ja chcę. Nic po mojej myśli. Ej, ty! Czekaj! Pudło! Teraz zrobimy z tą porządek. Spokojnie. A będzie jeszcze gorzej. On po prostu za dużo gada. Teraz znajdziemy na ciebie plan. Te patrz! Ostrzegam cię! Wiedział jak zrobić. No, rąbany, rąbany. Zaskoczył mnie chłopak. Teraz. No nie ma co. Dobra. Może teraz pójdę do Watrasa. Może w końcu uda mi się to wszystko, nie wiem, jakoś zrobić, no. Już mam tego po prostu dość.
No nie wiem, zagadam do niego, ale jak to nic nie da, to lipa. Nie ma. Nie, co nieco. Gdzie zakłada? Kim z tego? Opowiedz, mogę wysłać cię, rzecz jasna, tylko rzecz jasna. Nie, co? No i to się wszystko restartuje. Ale tak poza tym to nie ma już nic do powiedzenia, no to jest po prostu lipa. Jak dla mnie. Dobra, jeszcze do tego Lorda Andre pójdę. Zapłacę mu te 500. Odwali się koleś ode mnie. Odbiorę ornament. Ale wraz z nią i skończę odcinek, bo mam już wrażenie, że będzie długo odcinek trwał. A już chciałbym, wiecie, się nieco odprężyć. Nie mogę zajmować się wszystkim. I wiecie. Tak nie można. Hej, ty! Bez przerwy. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Niczego jej już nie powiem. Nie mów. Przyszło nam już nie dziwi. Żadna wielka sprawa. Trenują chłopów. Bardzo dobrze. Teraz gadamy z Andre. Nie mam, żeby o ile? 500. Dobra, 500. Chcę zapłacić grz. Dobrze. No nie! Nie wysyłać mi SMS-ów. Kurde, wiedziałem, że tak będzie. Ach, ten znajomy. Chce se w LOLa pograć ze mną, a ja nagrywam przecież. Ale i tak jeszcze lada moment i skończę. Niech no będzie cierpliwy. Dobra, teraz running. Jeszcze 8 leveli, będzie 30, to rankę dzisiaj będzie nagrywało na moim kanale. Bo nie chce mi się normalnie nagrywać. A to takie troszeczkę też. No w zależności oczywiście, kto też posiada level i kto będzie chciał. Człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Dobra, Pitul, ile chcesz? Ile możesz, ile nie powinieneś, tak, ale zaraz skończymy. To było oczywiście. Jeszcze momencik. Dobra, w końcu sobie wbiliśmy tutaj. Na spokojnie. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. To nie możesz, no. Trudno. Dobra, mi ziewanie bierze. No to źle. Tego jest nic. Strażnik domu sędziego. No, nawet kobieta musi harować. Może z tym typem pogadamy. Hej, ty! Siema! Czym się zajmujesz? A jak ci się wydaje? Ja... Słuchaj no! Możliwe. Nie wymądrzaj się! Mógłbyś przynajmniej A teraz A może i nie. Jak leci? Czyż nie powiedziałem jasno? Widocznie coś... Mam więc nadzieję... Taka trochę rozmowa z dwoma downami i tyle. Ale dobra, tak na koniec to jeszcze podejdziemy do tego Hagena po ornament i kończymy odcinek, bo już wyczuwam, że materiał trwa dłużej niż powinno. Ciągle to samo. Dobra, jesteśmy już tu przy Hagenie. On nam da ten ornament. Jak mam się... Wначале докажи, что ты сможешь за себя. Помоги магам. Wróć, kiedy... Nie dasz mi? Co twój? Nie widzę powodu. Ale ty jesteś cham, wiesz? Pożałujesz tego. Oj, to naprawdę gorzko. W następnym odcinku oczywiście. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 17 odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No to żegnam się już z wami. Trzymajcie się. Na razie, do następnych odcinków.